Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ranach Orran Trail. Słyszycie tą krującą muzyczkę, nie oznacza jednak ona nic dobrego, ponieważ jesteśmy w drodze na zachód. Droga ta jest niebezpieczna, droga ta jest ciężka, aczkolwiek idzie nam na razie naprawdę nieźle. Nasi członkowie załogi powoli leczą się z choroby popromiennej, bo przejechaliśmy naprawdę spory kawał przez strefę zagrożoną, zarażoną, nie wiem, strefę promieniowania, może tak to nazwę, będzie najpoprawniej. No i teraz prawdopodobnie ruszymy na zachód, być może się zahaczymy o tą albo kawałek tej strefy i dojedziemy do końca drogi. Chyba nie mam już tu nic do zrobienia, a może 5 paliwa za 48 jedzenia, nie ma najmniejszych szans. 18 dolców za 7 strapu. Opłaca się. Strap idzie po 2, więc jesteśmy 4 dolce do przodu. Combat Trainer, Action Hero, właśnie, co to jest? Szansa, żeby mi wystrzelić w pocisku, kiedy strzelasz. Szczerze? To nie jest aż takie ważne, żeby się na to... Chociaż chwila. Faster reload, faster... No nie, wolę te chyba pozostałe rzeczy, bo to jest takie... Jeśli mieli mało amunicji, to okej, jeszcze by miał taki sens. Ale w tym przypadku... poczekajcie. Dobra, wiecie co? Chyba to zostawimy. Ja myślałem, że to jest trochę inny ten. Że to jest trochę inny perk. Dobra. Medium. 4 PM jest, dobra. Jedziemy do Dallas. To jedyna droga. Armored Windows. No, nie interesuje nas to, bo mamy już to i dostaliśmy nawet 2 sztuki w sumie. No, ale trudno. Esu nie chciał się podzielić 7 metalami i ostatecznie je zniszczył. Super. Doskonale, ale jesteśmy bardzo blisko z podrogu. Mary zasypia i zaczyna chrapać głośno. O mój Boże. Mary, ta gra jest po prostu... Spędzam godzinę pomagając nieznajomym zakopać tych, których kochali. Ajku. Esu nie zamknął bagażnika i wypadł nam jeden akumulator. No to akurat szkoda trochę. A, to jest ten, the Armored Windows. No nie opłaca mi się kupować to, co mamy już. I defense, dangerous ze 2 strapu, nie ma mowy, to jest w ogóle niepłacalne. O, mało do kupienia. Jakieś ceny? Nie ma żadnych ciekawych cen. Możemy zobaczyć, czy coś do trade'a jest. Jeden... Muffler za 2 medkity, pewnie! Jakiś świetny trade. 76 ich jedzenia. Z jeden, nie chcę. Jedzenia mam dużo. Sorry dude. Zaraz się naprawimy. No, naprawmy się. Naprawmy się spokojnie. Ale mam cela. No, ostatni taki perfekcik wszedł. Troszkę naprawiliśmy auto. Nie jest to jakaś mocna naprawa, ale jednak. Dobra. Czy jeszcze naprawiamy? A może naprawmy jeszcze. 2 godziny na to nam zejdzie, aczkolwiek. Dobra, ładnie kombosy poleciały. B ocena. Okej, done. Która jest godzina? 10. Okej, w nocy. Dobra, jedźmy. Klub ze striptizem albo wysypisko. Tu faster movement od car capacity plus. Możemy jeść na wysypisko, bo do klubu ze striptizem, no bo tak. 720 jest i bliżej i ma coś, co możemy się przydać. Nie jestem pewien, czy się przyda, ale może. O nie, horda. Masywna i pobudzona. No dobra, czekamy. Neri już nie jest chora popromiennie. Jest masywna, ale tego. O, to jest tego, ona powinna być mniejsza. Masyw, nie, musi się zmniejszyć do large co najmniej. Też wyzdrowiliśmy, Esu też wyzdrowiał. Pobudzona, czekamy. No niestety, trochę nas to zatrzyma. Alert, na pewno nie jedziemy teraz. Raven jest wygłodniała chyba.
Goku też jest już zdrowy. Dobra, teraz możemy spróbować. Jest duża. Oj, dużo zębiaków. Ale przyjechaliśmy. Super. Okej, wybaczcie za nagłe cięcie. Jedziemy dalej. Skończyła się woda. I żaden nie może znaleźć. Wszyscy są w... jak to się nazywa? No, brakuje nam picia po prostu, jejku. Odwodnieni, o. Ogień w twoim aucie zniszczył jeden metr. Szkoda, apteczka to jest jednak strasznie droga rzecz. To jest strasznie potrzebna rzecz. No i szkoda, że jedną straciliśmy. Chyba nie powinieneś tego jeść. Wszystkich zaczynają boleć brzuchy. Ale teraz będziemy mogli znajdować apteczki podczas naszych wypadów. To jest mega ważne. Esu nie zamknął porocznika i 50 jedzenia wypadło. Super. Super po prostu. Neri zostaje postrzelony przez jakiś zbłączony pocisk. Ej. Zatrzymujemy się zaraz. O, to się niebezpiecznie zaczął robić. Fuck. Dobra. Ale teraz spokojnie teraz nic się nam nie powinno stać. Trade. 6 strapu za jedną oponę. Nie. 4 strapu za 45 siedzenia. Okej, może być. Zobaczmy jeszcze raz to wszystko. Dobra. Chyba dam radę. Scavenger teraz próbmy. No i miejmy nadzieję, że będą nam wypadały apteczki. Bo każda apteczka to jest po prostu około 25-30, może nawet 350 dolców do przodu. Oj. Jesteśmy szybcy. Przyjemnie szybcy. O kurde. Dobra, to nam zabierze. Mieliśmy się nie bić. Jest apteczka. Mieliśmy się nie bić, więc się nie bijmy. Takie są zasady, powiedzmy. A to, że świat upadł, nie oznacza, że nie mamy przestać ich przestrzegać, prawda? Scavenge. Okej. Muzyka jest niezwykle krująca. Okej, możemy tutaj zblokować tego zębiaka na tym płocie na chwilę. Okej, idziemy po drugą rzecz. Dobra, uwolnił się, niestety. To blokowanie jest strasznie przydatne, kiedy mamy do czynienia z bossem jakimś, prawda? Dobra, tego musimy zabić. Wow. Dobra. Troszkę rozpierducha, ale powiedzmy, że... Czemu nie? Generalnie, widzicie, ten faster reload super działa, bo naprawdę możemy strzały błyskawicznie oddawać. Nie wiem, czy przypadkiem teraz nie sprawiać sobie z shotgunem podrać. A nie wiem, czy to jest potrzebne tak naprawdę. Chyba nie. Scavenge. 5 scavenge na dzień to jest naprawdę sporo, wydaje mi się. Jakoś da się to przeżyć. Okej. Dawajcie tędy. Jest dobrze. Wózek sklepowy. 250 żarcia. Spróbujmy jakoś odrążyć i modlić się, żeby nas nic od dołu nie wziął. Będzie sporo amunicji do stracenia. Potem słoik nie musimy iść. Jak weźmiemy wózek, to jesteśmy ustawieni, jeżeli chodzi o żarcie. Ewentualnie czekam na jakieś medkita, bądź też amunicję. Oj. Otaczają nas, ale chyba będzie dobrze. Okej, super. Oczywiście mamy nasz limit. Jeszcze 2 scavenge nas czekają. I zaraz trzeba się troszkę przespać, żeby nasza ekipa, przede wszystkim Neri, jakoś podniosła się na statystykach, bo na zasadzie pół życia to już jest niebezpieczne, bo zaraz dostanie raz jeszcze i to już będzie naprawdę niefajna sytuacja. Ajajajaj. Jedzenia już potrzebujemy. Znaczy nawet nie możemy go podnieść, bo już mamy ponad 250. Chyba, prawda? Wózek podnosiliśmy w tym podejściu? Czy mi już się wydaje? Mój umysł nie jest tak ostry jak kiedyś. Okej, 350. Tak, miałem rację. Dobra, ostatni ten, potem ratujemy naszą księżniczkę w opałach. Damy zwierzę i tak dalej. I możemy jechać dalej. Oj. Dobra, tam są pieniądze.
Dobra, to był ważny strzał. Johannes uratował przed wszystkim. Tak. Dobra, pyk. Co teraz? Co teraz? Idziemy się przespać. No, powiedzmy, że nasi dzielni wojownicy zasłużyli na 5 godzin snu. Edward powinien chyba wszystkich na Marsa poskładać. Doc już się pozbędzie reszty choroby popromiennej. Będzie akurat wieczór, a wieczorem się znacznie ciekawie jeździ. No, w sumie nie jest aż tak wyleczony, jakby mogło być, ale powiedzmy, że taki stan zdrowia już jest zadowalający. No, trade'a nie ma, więc idziemy dalej. Jeszcze mam 405 mil, więc jesteśmy w połowie drogi do klubu ze stripteasem. Znaliśmy trochę jedzenia, no jedzenia mam całą masę, aż za dużo tak naprawdę. 1413. A patrzcie, że mam co godzinę 10 schodzi. Przyjechaliśmy gdzieś z zębiaka. No i nasze auto znowu jest w takim sobie stanie. Znaliśmy dzikie owoce. Okej. Szkoda, że tylko jeden medkit wpadł w tym całym zamieszaniu. 38 ukrytego jedzenia schowanego gdzieś tam, no gdzieś tam. W sumie nie jest to absolutnie aż tak istotne, gdzie dokładnie. Jedźmy dalej. Ośmiobitowa muzyka jest świetna. Goku ma srakę, znaczy dysenterię, ale to chyba na to samo wychodzi, prawda? Aż zobaczę. Dysenterii po polsku. Czerwonka, no to... Dobra, jeszcze gorzej, prawda? Ale chodzi o taką srakę po prostu ekstremalną. Proszę, Goku siada z tyłu. Nie, Goku do bagażnika, reszta sobie siedzi spokojnie i nie zaraża się tym gównem. Dojeżdżamy. Pali... Co? Ej, paliwo nam się skończyło. Neri usiadła i pięć... Usiadła zbyt mocno i pięć puszek paliwa? Kochanie... O kurwa, dobrze, że dojechaliśmy do miasta. Oby dało się kupić tutaj coś. Jest paliwo, dobrze. 10 paliwa, kupujemy 8. Wow, ale byśmy byli w dupie. Katastrofa jakaś w ogóle, jak można tak usiąść? Straszne po prostu, jestem zszokowany. Katastrofa, ale dobra. Całe szczęście byliśmy akurat przy obozie, więc... Ale naprawdę, 5 puszek paliwa to jest ogromna strata, ja nie wiem w ogóle jak to się stało. Tylko 5 medkitów nam zostało zniszczonych właściwie. Paliwo i medkity to są najdroższe rzeczy w tej gierce. No i oczywiście umiejętności, aby te, ale to trochę inny klimat, nie? A znowu do setki dojechaliśmy. O, prawie rekord, 109. O, aż kliknąłem gdzieś na bok. Mam nadzieję, że to nic się nie zepsuło. Halo, halo, gierko. Prosimy działać. Super. Dobra, i recovery za 10 dolców, dangerous. Ale spróbujmy o to zawalczyć. Spróbujmy pójść z shotgunem. Zobaczymy, jak na tym wyjdziemy. Chyba, jeżeli nie będzie żadnej przeszkody, będzie biec prosto, to będzie wszystko okej. Chyba. O nie, ten z tyłu można zdronić. Na razie biegnijmy. Dobra, dostał tamten. To już nas reszta średnio wchodzi. Chyba. Oj nie, jeszcze jeden taki jest. Okej. Okay. Mam to. Ciekawe co to było, bo my tak dostaniemy za te 10 dolarów, a okazuje się, że tam było pudło z 50 dolarami. Co wtedy? Okej, okay, combat trainer, carapace... Aha, można jest to więcej żarcia. Nie jest to nam też potrzebne, tak naprawdę. Trade'ów żadnych nie ma. Możemy jeszcze trochę naprawić auto. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Chciałbym jakoś to naprawić, żeby naprawdę mocno je naprawić. No
co, to jest trochę średnia prawa, prawda? Okej. Teraz może trochę pośpimy. Możemy 3 godziny pospać, prawda? I zaraz będzie kolejny scavenge time. Roku się wyleczył. I możemy iść na scavenge. Przydałoby się jakieś fajne rzeczy teraz znaleźć. W sensie... Skrapy, kasa i medykamenty. Te 3 rzeczy nas interesują. Jedzenie bardzo, bardzo średnio, a niestety to wypada najwięcej. Aczkolwiek z drugiej strony jedzenie to też jest fajny sposób, bo przed Goka uratowaliśmy przez to, że daliśmy bandytom 100 jedzenia. Jedzenie jest najwięcej, więc nie wiem w ogóle jak można by na przykład było oddać 100 amunicji. Albo 100... co tam jeszcze było? 100 klasy, to jest drogo. Ze 100 klasy można było nakupić znacznie więcej jedzenia, mam wrażenie. Albo inaczej, przynajmniej sprzedaje się jedzenie znacznie taniej niż za 100, no bo... 20 jedzenia to jest chyba 4? Czy tam nie, 20 jedzenia to jest 1? Dolar? Coś takiego? Nie wiem, czy to dziwnie działa, ale generalnie no, nieopłacalnie, tyle powiem. Okej, jedzonko start. Postójmy sobie i popatrzmy, czy się coś z respi. O, pieniążek. To jest chyba 5 dolców, albo 10. Nie podoba mi się to, jak nas otaczają i chyba niestety teraz musimy skasować i idziemy po więcej jedzenia. Ja nawet ręki mam myszce teraz, więc po prostu liczę na swoje umiejętności unikowe. Taki mój mały challenge zetkowy. Nie no, po prostu nie czułem zagrożenia, to nie musiałem mieć. Mam taśmę na start, czyli trochę scrapu. Może to zabierę, żeby klimatu nie psuło, póki nie używam i tak. Dobra. Dzikie uniki. Oj, daleko te pieniądze. O, jeszcze coś idzie po nie. Jak trafię, to zabiję. Dobra, nie trafiłem, widzicie? Bo jestem pacyfistą, po prostu strzeliłem zombiaka, ale nie trafiłem. Tyle. Wytłumaczenie idealne, proszę zwolnić podejrzanego, oskarżonego i uniewinnić go, bo... No bo jest po prostu tutaj świetnym człowiekiem, który nie zabija ludzi. Nie zabija ludzi. No chyba, że była robota, ale teraz się zderzyło, prawda? Jest robota, trzeba korzystać. Aj, puszka. Puszka to jest taki sobie start. W ogóle te puszki i jedzenie to nie jest aż takie potrzebne, no ale... O kurde, dobra. Spokojnie. Tam są strapy kolejne. Ajajajajajaj. O fuck. O Jezu, dobra. Ledwo zdążyłem myszkę chwycić, ale udało się. Widzieliście jak wybiegł? Skurczy byk? Dobra, ten woreczek z kasą musi być nasz. O ile się nie mylę, jeżeli chodzi o strap i o dolary, to nie ma żadnego ograniczenia. Jakby nam wypadło, no nie, milion, to byśmy mogli milion podnieść. Jest wózek sklepowy, czyli jedzenie już mamy pod dostatkiem. Nie wiem, czy by zaraz skurczy nie będziemy mogli jechać przez to, ile mam jedzenia. Jakby była gdzieś stawka trochę lepsza za jedzenie, to od razu sprzedaję bardzo dużo jego, nie, może z 500 nawet. No niestety, typie. Oj, wózek drugi, nie bierzemy. Nie ma miejsca. Widzieliście, że na teraz się ma perka, żeby nosić więcej, to jest tylko o 100 więcej. Oj, typie, ryzykujesz. Ale się dał. O, fuck! Nie wierzę. 125. O, kurde, mocno staliśmy. Dobrze, nie jesteśmy zrażeni ani nic z tych rzeczy. Fuck my life, ale nas otoczyły strasznie. Zresztą muzyka grała i grała, a już chciałem stamtąd wyjeżdżać. Kupić paliwo jeszcze trochę. Jeszcze zostały 2 puszki. Dobra, możemy stąd spylać.
Mam do wyboru albo Albert Orki, znany z serialu Breaking Bad, albo The Satellite Field. Faster Movement Light Supplies. GPS, okej. Okay. Kusi mi ten GPS. Jedźmy do Albert Orki. No i zobaczymy, co nas będzie czekało tam. O nie, gang bandytów. O Jezu, to jest ten gang bandytów. Dobra, lecimy na przyspieszałkach. I spalimy im. Ale z tym buldożerem jak gonią, to naprawdę. Nie są przelewki. Okej. Okay. Nie no, jesteśmy bezpieczni. To nie jest ciężkie, przynajmniej teraz. Nie wiem, czy na wyższych poziomach trudności jest więcej przeszkód, czy coś, ale... Tutaj wygląda to spoko. Fajnie, ta wyskocznia star troszkę wyrzuca do przodu, nie? Okej. Okay. No, ciekawe. Teraz powinniśmy jakieś jeszcze przygody przeżyć, takie wiecie. Wszyscy mają obniżone morale przez taką ponurą scenerię. Goku ma cholerę. Goku to stara cholera po prostu. Wszystko się zgadza. To nie jest choroba, to jego stan został opisany. Stara cholera. Wszyscy śmieją się z Esa. Morale się podnoszą. No i proszę bardzo. Widzicie? Po to się bierze Esa do zespołu. Nie dość, że solidna firma, to jeszcze raz śmieszy każdego. Słyszymy strzelinę z pobliskiego budynku. Dobra, może jest strzelina. My dojeżdżamy już do celu właściwie. Znajdujemy rozjechanego zwierzaka, bierzemy go. No mam 2000 prawie jednostek jedzenia, to jest strasznie dużo. Naprawdę już moglibyśmy jechać na scavengerze. A Goku wyleczy cholerę tuż przed dojazdem do Albert Orki. Dobra, zobaczmy. Auto shop, upgrade. Aha, to jest zamiast tego. Nigdy nie lubimy drogi? Nie, to chyba nie, nie, to ja nie chcę tego. Ja myślałem, że to będzie ten ostatni upgrade, ostatnie miejsce upgrade. Ale ceny, o kurwa. Sprzedajemy wszystko po prostu. Jedzenia z 1000 sprzedam jak nic. Nie no, 900 sprzedam. 950 jedzenia sprzedaję jak nic. Cel? Strapa 39 sprzedam z kolei. Ale ceny. Jezu, medkity też w ogóle chodzą. W ogóle kupić da się paliwo tylko. To ci ciekawszy. Dobra, nic nam nie jest potrzebne. Praca. Za 10 strapu recovery. Nie, nie chcę mi się to robić, szczerze powiedziawszy. Możemy nareperować autko. I zaraz trzeba kończyć, kurczę, odcinaczek tej. No, końcówkę miałem tutaj fajną. Trzy perfekty właściwie. Rapek. Myślę, że kolejny scavenge ominiemy. O, szkoda. Tak ładnie szło. Te dwa pierwsze tak pięknie weszły. A później to już było tylko gorzej. Szkoda. Tak, kolejny scavenge sobie ominiemy. Możemy jeszcze kawałek podjechać, może nawet. Już trzeba odpoczynku. Dobra, odpocznijmy. Pośpimy sobie 6 godzin, powiedzmy. No ale już tak widzenia aż tak dużo nie ma, co? Ale damy radę. Dobra, super. Wystarczy. Dobra, słuchajcie moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o łapce w górę. Przypominam, jeżeli tam o tym zapomnieliście może przez te ostatnie odcinki, że jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnej przygodzie, która nie obiecuję, że będzie, to piszcie w komentarzu. Piszcie w komentarzu, ja postaram się wybrać tam jakieś 4 osoby, które ze mną tam będą. Być może 3, być może 1, być może 2, zobaczymy. Czy będę chciał kogoś dać ze swoich ludzi, czy po prostu pójdę na taką widzową, że tak powiem, bekową przygodę. Zobaczymy. Tak czy siak, ja wam bardzo dziękuję za uwagę, zapraszam was do opisu, do różnych przydatnych linków. A tak to do usłyszenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się ciepło, no i hej, pa, pa.